Adam Zbigniew Leon Stadnicki. Poseł II Rzeczypospolitej, ziemianin Herbusz Reniawa bez krzyża, a także właściciel znacznego majątku na terenie Polski oraz obecnych Czech i Słowacji. Urodzony dnia 10 kwietnia 1882 roku we Lwowie, syn Edwarda Stadnickiego i Heleny Sapiechy. Dzieciństwo spędził w Krasiczynie. Od dziecka interesował się przyrodą, dlatego w 1901 roku wyjechał do Monachium w Niemczech, aby studiować leśnictwo. Po ukończeniu uniwersytetu odbywał praktyki w majątkach rodzin zamojskich i lubomirskich, gdzie zdobył znaczną wiedzę na temat gospodarki leśnej. W 1902 roku odziedziczył Nawojową, a w latach 1902-1910 zakupił szczawnice i duże obszary leśne w Galicji. W roku 1910 poślubił Stefanię Woroniecką. Wspierał sprawę polską podczas I wojny światowej. W roku 1928 został wybrany do Sejmu z Katolickiej Unii Ziem Zachodnich przez poparcie chłopów. W Sejmie należał do bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Pod przewodnictwem profesora Adama Krzyżanowskiego referował budżet Ministerstwa Rolnictwa, a później wraz z ministrem Czechowiczem pracował przy reformie podatkowej o drobnych dzierżawach, gdzie bronił stanowiska ziemiaństwa. Kilka miesięcy później ustąpił ze stanowiska w komisji. W następnych wyborach do Sejmu już nie wziął udziału. Postanowił powrócić do osobistego zarządzania rodzinnym majątkiem w Nawojowej, gdzie przebywał do wybuchu wojny. Gdy wojska niemieckie wkroczyły do Nowego Sącza, lokalna ludność organizowała opór. W Nawojowej została założona placówka AK Narcyz, do której należały żona Stefania i dzieci. Najstarszy syn Józef, pomimo swojej niepełnosprawności, był komendantem tej placówki. Był również dowódcą wywiadu w Komendzie Armii Krajowej. Zajmował się też zaopatrzeniem na terenie powiatów Nowy Sącz, Nowy Targ, Limanowa i Gorlice. Córki Stadnickiego, Anna, Stefania, Maria i Helena, również działały w partyzantce. Z dwóch młodszych synów jednego walka w AK kosztowała życie. Andrzej Stadnicki, zaraziwszy się gruźlicą, w niemieckim więzieniu zmarł. Adam Stadnicki nie należał osobiście do AK, ale dzięki swoim kontaktom zajmował się dostarczaniem zaopatrzenia dla partyzantów i ukrywał osoby poszukiwane przez Gestapo. W podziemiach jego pałacu w Nawojowej znajdowała się fabryka amunicji i radiostacja obsługiwana przez Józefa. W ciągu wojny Gestapo dwa razy próbowało aresztować Adama Stadnickiego i jego syna, ale dzięki zaradności i kontaktom hrabiego Niemcy nie mieli dowodów, aby go aresztować. Jedna z takich sytuacji opisana w dzienniku hrabiego zdarzyła się 2 lipca 1944 roku. Grupa Vernichtung z komando z Nowego Sącza przeprowadziła zasadzkę na mieszkańców pałacu, która miała ponad wszelką wątpliwość udowodnić ich winę. Tylko dzięki przytomności umysłu Adama Stadnickiego udało się uniknąć losu rodziny Chorodyńskich ze Zbydniowa, którą w podobny sposób zaskoczono i wymordowano. Oddziały Gestapo podające się za partyzantów przyszły w nocy do pałacu i dobijały się do drzwi, domagając się wpuszczenia, strzelając do elewacji i do okien. Stadnicki nakazał Janowi Kociołkowi, swojemu kamerdynerowi i żołnierzowi AK, spalić dokumenty, a sam zaś postanowił zatelefonować do Nowego Sącza na policję i zgłosić, że jakaś grupa bandytów ich obległa i domaga się wpuszczenia. Gestapo nakazało ich wpuścić, twierdząc, że to są ich ludzie. Po wejściu Niemcy ogłosili, że Adam Stadnicki i jego syn Józef są aresztowani. Nim jednak ich wyprowadzono, dowódca całej akcji zatelefonował do Nowego Sącza, gdzie mu potwierdzono, że Stadnicki dzwonił z pytaniem, co ma robić. To ich uratowało, gdyż w oczach Niemców było dowodem, że nie współpracują z partyzantką. Z pewnością zadziałała tu również opinia Hamana, dowódcy niemieckiej policji w Sączu, znajomego Adama z czasów szkolnych. Po tej akcji Józef opuścił jednak pałac, słusznie uznając, że jego pozycja w Nawojowej jest już spalona. Uciekł do lasu w ostatniej chwili, gdyż na następny dzień w pałacu zjawił się ponownie oficer Gestapo z nakazem aresztowania Józefa, wydanym przez samego szefa Gestapo. W 1942 roku rząd londyński odznaczył Józefa Stadnickiego Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami za walkę z okupantem niemieckim. Po wojnie, w roku 1945, komuniści skonfiskowali majątek Stadnickiego w Nawojowej
a w 1948 roku upaństwowiono uzdrowisko w Szczawnicy, a później także władze Czechosłowacji przejęły rodzinny Wranów Adama Stadnickiego. W słuchowisku zastosowano fragmenty z pamiętnika Adama Stadnickiego, książki Stadnicy ze Szczawnicy i wspomnień spisanych przez córkę Adama, Jadwigę Czartoryską. Autorami słuchowiska byli Dawid Szczecina i Hubert Koczur. Czytał Patryk Przybyła.